No hej, dzisiaj Zemsta Tygrysa z Shaolin. Kolejny film z Jackie Chanem, tym razem z 76. Mamy tutaj naszego głównego bohatera, który w młodości stracił rodziców. I aktualnie trenuje w Shaolin. Poznaje tam pewnego uwięzionego mnicha, który uczy go niebezpiecznych sztuk walk, niebezpiecznych technik. Sam również pobiera nauki od innych mnichów. W końcu dochodzi do egzaminu i opuszcza Shaolin. Na zewnątrz pomaga ludziom. W międzyczasie okazuje się, że osoba, która go trenowała w Shaolin, to groźny mnich przestępca, zabójca, który uwalnia się i ucieka. I koniec końców mnisi próbują go powstrzymać. Nasz bohater, który przez cały film wydaje się, że jest niemową, okazuje się na samym końcu, że potrafi mówić. Przysiągł tylko milczenie do czasu, aż nie znajdzie zabójcy swoich rodziców, swojej rodziny. No, tym zabójcą okazuje się być właśnie osoba, która go trenowała w Shaolin. Zabójca, który uciekł. Bierze i zaczyna z nim walczyć. Film ma bardzo fajny. Całkiem ciekawie się go ogląda. Trochę źle się zestarzał. Ale koncepcja bardzo fajna, przyjemna. Jeżeli ktoś lubi stare azjatyckie kino kopane, chińskie, to na pewno warto sobie poszukać tego filmu, bo film bardzo fajny. Prosta fabuła. Sporo treningu, sporo kung fu, ciekawych stylów. Naprawdę fajna pozycja, jeżeli chodzi o odświeżanie sobie tych naprawdę starych filmów kina kopanego. No tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!